Jest to jedna z oczekiwanych, długo oczekiwanych inwestycji, ale takich oczekiwanych inwestycji powiatowych mamy kilka. Jedną z nich właśnie teraz realizujemy. Jest to przebudowa odcinka drogi z Ortela Królewskiego I w kierunku Piszczaca na odcinku ponad 2 km. Ta przebudowa tutaj właśnie za moimi plecami w tej chwili się odbywa. Cała realizacja inwestycji została podjęta przez powiat bialski przy współpracy gminy Piszczac. No i oczywiście przy środkach z Funduszu Dróg Samorządowych, które udało się władzom powiatowym pozyskać, czego cieszymy się jeszcze bardziej, bo nasz wkład własny wynosi nie 50% jak zwykle jest przy przebudowie dróg, a 25%. Jest to inwestycja długo oczekiwana, jedna z głównych takich arterii, która prowadzi do Białej Podlaskiej, czyli takiego miejsca, takiego miasta, do którego bardzo dużo ludzi z naszych terenów, nie tylko z gminy Piszczac, bo przez gminę Piszczac się też przejeżdża, w tym kierunku jeździ. Myślę, że będzie nam bardzo dobrze służyła, a przede wszystkim służyła mieszkańcom i to jest to poprawa takiego komfortu dojazdu do Białej Podlaskiej. Gdybyśmy te procenty zamienili na złotówki? Gdybyśmy zamienili na złotówki, cała inwestycja to blisko 4 miliony złotych. No, jak łatwo policzyć, nasz wkład własny to jest około miliona złotych powiatu. No i pozostała część 50% to jest właśnie Fundusz Dróg Samorządowych. Również wójt wspomniał, to chciałem zapytać, to dobrze być gminą tranzytową, bo przecież tutaj tą trasą, tak jak wójt wspomniał, do Piszczaca, ale przecież do Kodnia, do Tucznej, do Słowatycz. Na pewno lepiej jest być gminą docelową, niemniej jednak no, Piszczac ma takie położenie, że no, wiele miejscowości dojeżdża się właśnie przez Piszczac. Jest to z jednej strony dobre, bo gdzieś ci ludzie poznają te tereny, tak, i często się zatrzymują. Mówię tutaj na przykład o ludziach przekraczających granicę ze strony wschodu. Przyjeżdżają, robią zakupy, no ale Piszczac jest znany też z innych rzeczy i tutaj ludzie jednak dość często przyjeżdżają docelowo właśnie do Piszczaca. Mam na myśli chociażby jarmark, który odbywa się co środę. A te złe strony? Rozjeżdżają drogi. Te złe strony, tak. No, nie boimy się tutaj samochodów osobowych, bo tutaj jakby te drogi są stworzone. Niemniej jednak notujemy ruch samochodów ciężarowych, bo Piszczac to także miejsce tranzytowe na trasie do Małaszewicz i te ciężarówki czasami często sobie skracają właśnie drogę. Nie jadą drogami krajowymi, tylko drogami powiatowymi, ale w tej sprawie też działamy, aby ten ruch powstrzymać. Tutaj od ronda w Ortelu Królewskim, prawie do lasu w Kościeniewiczach, droga była straszna. Dziurawa, wąska, zakrętasy, wystawała nawet ta pierwsza podbudowa, jeszcze chyba powojenna, kamienie. Panie wójcie, w tym momencie dobry fragment drogi, fajna arteria. Być może Radio Wipre zarzuci temat, może nadać nazwę rondu w Ortelu Królewskim? To już było dyskutowane kilkakrotnie, oczywiście nieformalnie na forum Rady, aby no były nawet takie pytania, czyjego imienia będzie rondo. Zastanowiłem się nad tym. Być może właśnie przy okazji zakończenia tego odcinka rzucę pewne pomysły. Oczywiście no, chciałbym, żeby to jakby wybrzmiało w takim dobrym tonie, żeby to nie był ktoś kontrowersyjny, ktoś, kogo można uczcić. Niekoniecznie ktoś, kogo już nie ma między nami, może kogoś żyjącego. I jeszcze jedno pytanie. Trasa długa, bodajże 11,47 l, o ile pamiętam, przepraszam, jeśli się mylę. W tym momencie Ortel Królewski do Kościeniewicz, ale już tutaj w kuluarach również pan wójt wspomniał, że kolejny odcinek szykujecie do projektu. Tak, rozmawiamy z Zarządem Dróg Powiatowych, aby kolejny odcinek w stronę Piszczaca został, no, na razie przynajmniej została opracowana dokumentacja projektowa. Od tego musimy zacząć, od opracowania dokumentacji, uzyskania pozwolenia na przebudowę, no, a później będziemy szukać dalszych rozwiązań finansowych, no bo tutaj o finanse najbardziej się rozchodzi. Udało nam się wspólnie z powiatem jedną taką jakby główną trasę z Piszczaca załatwić, w cudzysłowie, czyli z Piszczaca do Zalesia przez Chotyłów i tutaj mamy jakby pełną zgodę i no i zresztą można było zobaczyć efekt tych wspólnych działań. Wiem, że dalsza część, czyli od granicy z gminą Piszczac w stronę Zalesia też już jest procedowana w powiecie, więc myślę, że nie wiem czy w przyszłym roku myślę, że będzie zrealizowana, więc ten odcinek mamy załatwiony, no i idziemy dalej, tak, no. Wiadomo, że potrzeby są duże, bo jest i Piszczac Kolonia, czyli trasa do przejścia granicznego w Sławatyczach, odcinek 3-kilometrowy, tam także mamy już dokumentację i będziemy rozmawiać z panem starostą, z władzami powiatu, aby
w dalszej części właśnie móc skorzystać z tych środków zewnętrznych. Ta droga kończy się przy byłym Cepenie w Piszczacu i też wpada w drogę właśnie powiatową, Zalesie Słowatycze do przejścia. Co z tym rondem, bo tam miało być rondo? Rondo rzeczywiście jest zaprojektowane i no, czeka na swoją kolej, można powiedzieć, bo zawsze staramy się najpierw opracować dokumentację, mam jakąś strategię wykonania. Jest pewna taka nieformalna kolejka inwestycji wspólnie z powiatem, które chcielibyśmy realizować. Ja nie mogę sam się wypowiedzieć, kiedy dokładnie będzie, bo nie ode mnie to tylko zależy. Ale pomysł nie upadł. Ale pomysł nie upadł, pomysł jest, dokumentacja jest wykonana, więc tutaj mamy ten pierwszy krok w stronę budowy ronda. Nie mamy natomiast jeszcze wyjaśnionej sprawy stacji paliw w Piszczacu, ponieważ no, wiem to akurat z dobrych źródeł Orlenu, że zastanawiają się nad tym, aby tam stację budować i wtedy pomysł ronda może być nieco przesunięty w czasie.